Poznawczego swody. Ach! Nie, 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 nie. Sieć ATC nie działa, musisz znaleźć serwer i go zresetować, by mógł się dostać do systemu. W ten sposób może dowiem się, co się tam dzieje. Ja wiem, co tu będzie. O! Taka głupia misja. Tu nowego przeciwnika poznamy, tyle wam powiem. I to nie z tych miłych. Na pewno nie będzie miły. Będzie raczej wtłuczający. Coś przycina. O, ale rozerwane drzwi. Czy tu zjazd grubasów? Czy tak zgłodnili, że aż drzwi wyżarli? Ale cicho! Kino! No cicho, ej! Kanał, film! Do dupy już go widziałem. Ty masz mordę, ATC. Nie, ja muszę z moją kochanką chodzić. Coś tam biegło. Tam też. Chodź tu. No nie. Ja chciałem się tam dostać. A. Tej misji za bardzo nie lubię. Ci obserwatorzy właśnie. No to się powiedzieć, chyba w każdej części. Nie grałem w dwójkę i w trójkę. W trójkę właśnie tylko półtorej misji, więc... Nie wiem, czy kryterium... Ej, ja się boję. Zejdź mi z drogi. Przecież nie stoję ci na drodze, idziesz w tamtym kierunku, tak jak ja. Ej, dobra, ale ja się zaczynam bać. Dobra, dane są właśnie wysłane. Jest tu wzmianka oczywiście o nazwie ICAR. To program bioinżynierski rozpoczęty w 1973 roku. Coś o problemach zdrowotnych związanych z przebywaniem w warunkach mikrograwitacji. Atrofia mięśni, coś tam dalej. Co to jest ta atrofia mięśni? Ej, czy to nie jest karabin maszynowy PRL? Polska rzecz. Pospolita ludowa. Dobra, co też tu zapiszę. Tu za bardzo tych takich zwykłych nie będzie. Ale ja się boję. Zlokalizować, zresetować serwer. Dobra, jak umrę... ATC. No, ta latarka powinna krócej tak, dłużej tak chodzić. Cio, masz jedną nową wiadomość. Pierwsza wiadomość od. Numer zewnętrzny. Peter mówi, Carla Hudson, Avionics. Gdzie są wszyscy? Nie mogę się tam do nikogo dodzwonić. Muszę porozmawiać z Brettem o wersji roboczej, którą nam przysłał. Ale nie odzwania, to naprawdę ważne. Musi do mnie jak najszybciej zadzwonić. Dobrze, dziękuję. Nie ma za co, nie ma więcej wiadomości. Wiem, że może mnie trochę nie rozumieć, jak tak czytam, ale ja na szybko czytam.
Aha, tu się chyba już walka zacznie. Jeśli o to gówno mi chodziło. Ale pierwsze gówno padło. Skrytobójcy. Sejwik. Widzieliście, to jest takie niby niewidzialne gówno, a tak potrafisz tu tkwić, że szok. A to jeszcze. No tak, to jest najbardziej wtutwiający przeciwnik. Ale będzie jeszcze jeden. Ale tamten będzie bardziej wytrzymalszy. I większy. Masz trzy nowe wiadomości. O, aż trzy. Pierwsza wiadomość od Chuck Habegger. Mówi Chuck Habegger. Wykonaj analizę odczytów i doradzę zawieszenie persusza do czasu, gdy ustalimy, co powoduje synchronizację. Wzory są identyczne z tym, co widzieliśmy poprzednio, ale tym razem konsekwencje mogły być poważniejsze. Kolejna wiadomość od Chuck Habegger. Dostałem twoją wiadomość, może nie pamiętasz, ale taka sytuacja miała już kiedyś miejsce, gdy Fetel był jeszcze dzieckiem. Konsekwencji pochodzenia musiała zostać całkowicie zamknięty. Tym razem mówimy o doskonale wyszkolonym dowódcy, który dysponuje telepatycznym łączem z setkami żołnierzy, którzy za siebie nie myślą. Jeżeli martwią się o cię opóźnienia, lepiej pomyśl, co się stanie, jeśli dojdzie coś. Kolejna wiadomość od Marshall Disney. Cześć, mówi Marshall. Właśnie dzwoni Chuck Habegger. Naprawdę martwią mnie jego odkrycia. Podobno rozmawia z tobą o tymczasowym zamknięciu programu i uważam, że ma rację. Nawet jeśli istnieje cień szansy na kolejną synchronizację zdarzeń, to musimy potraktować to poważnie. Jadę do ośrodka Perseus, aby osobiście sprawdzić sytuację. Zadzwoń coś tam. Za wolno czytam i też za bardzo niewyraźnie. No dobra, ja się boję. Nie, ja się boję, ja nie chcę w to grać. Ale kocham tą serię. Thai Gothic i Heroes. Policja zareagowała na wypadek. Rozstając blokady drogowe w całym przedmieściu do środka opuszczone są jedynie służby specjalne. Nie udało nam się ustalić przyczyn kryzysu, choć jeden z urzędników zasugerował, że może chodzić o zamach terrorystyczny. Diego Rodriguez jest na miejscu zdarzenia. Dziękuję Phil, powiedziano mi coś tam. Kaktus. Jezu, jakie... Dobra. Jest tu kto? Hello.
Tego nie chciałem. Nie chcę penetratora. Czyli kolejny laptop. W porządku, wysyła się. Wygląda na to, że projekt Icarus został zamknięty i zastawiony przez coś, co nazywa się Perseus. Z tego co wiem, jest finansowany przez DOD. No myślę się, że to stąd wzięli Fetela i jego armię, czy coś w tym rodzaju. Aha, co zapiszę? Wiem, że tak często zapisuję, ale widzieliście poprzednią misję. Nie za dobrze szło, o Jezu. Mam za blisko mikrofon trzeba. Gość przykliszczony. Pidoczek. Don't shoot. My name is Norton Mates. Jeszcze nazywa się Norton coś tam. Cholera, to cywil. Daj mu komunikator. Halo? Kim jesteście? Tymi dobrymi, nic panu nie jest? Och, pewnie, bawię się jak nigdy. Mówiłeś, że jesteś programistą, możesz mi pomóc dostać się do... Kim jestem? IC... coś tam, wiesz co? To wam lokalny system bezpieczeństwa, ale zajmę się serwerem. Po zalogowaniu będę mógł go wyłączyć zdalnie. Nie, to oddzielna sieć. Haha, strzeliłem, gruba asa. Ha. Dobra, gruby. To tamtędy. Ja, coś tam, nieważne, chcecie mojej pomocy? Taka jest moja cena. Poczekam tutaj. Chipsy w dupie, że grubasie. Ach ty. Punkt kontrolny.